Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pociągam cały czas nosem. Usta mnie pieką, twarz mnie piecze, pylą trawy. Byłam dzisiaj na polu i wiał taki delikatny wiaterek. Nie było słońca, bo dzień jest taki ogólnie pochmurnawy. Gdzieś tam od czasu do czasu przebijało, ale te trawy kwitną. One są takie, jak w zeszłym roku, dopiero po 20 czerwca takie były, jak teraz są. I to wszystko pyli. I leci mi z nosa, kicham i najlepsze wycieranie nosa, jakie było, kto pamięta z czasów dzieciństwa? Takie, tak, jak Agnieszka z drugiej strony kamery. I też pamiętam, jak się chodziło do szkoły, były jeszcze fartuszki, to każdy wiadomo, kto wycierał nos w rękaw, bo takie szlaczki były na fartuszku. Pamiętasz to? No, ale jak. Chyba wszyscy i tak, jaka rzeka długa. I szeroka. Przed chwilką tutaj w szklarni podlałyśmy, bo jest już wieczór. Już tutaj temperatura spadła i teraz tutaj jest takie powietrze. Przed chwileczką z Agnieszką żeśmy mówiły, jak po deszczu, jak po takiej burzy, taki się wytworzył tutaj fajny klimat. Wszystko rośnie fajnie. Ziele rośnie też fajnie. Doniczki do oplewienia. Teraz jest praca na polu, już zaczynam robić takie te wszystkie zioła, zbierać, suszyć, a tutaj trochę stoi, no i trzeba te doniczki powyplewiać, ale to już chyba zostawimy na jutro, bo przed chwileczką były podlane, to źle będzie mi się tutaj to plewiło. Pomidory rosną dosyć fajnie, one tutaj przemarzły, przyszły przymrozki, minus 6, minus 5 były 3 dni i one ucierpiały i to nie jest to, co w tamtym roku. Stosuję wszystko to samo, ale coś je cały czas, gdzieś ta temperatura niska im tutaj wyszła bokiem i takie są nie bardzo te. Zobaczcie. Już mają owoce. Owoce są coraz to większe. Grona bardzo ładnie się tutaj wiążą. A zobacz, w zeszłym tygodniu, co przyjechałam, tak. Był taki mniejszy, a teraz już taki duży. Dokładnie. No. Ale tutaj zobaczcie. Chciałam wam pokazać, nie dokarmiałam ich potasem. Patrzcie, kwiatuszki obumierają. To jest brak potasu. Tak się zachowuje pomidor, który ma go mało. Tutaj azot szedł, azot, azot, azot. One bardzo ładnie wyrosły i dużo osób popełnia właśnie ten błąd, że jak się czepi gnojówki z pokrzywy, to ją daje, daje. Później kwiatuszki żółkną, opadają. Dlaczego? Co się dzieje? Brak potasu. Gnojówkę z pokrzyw stosuje się do momentu wytwarzania kwiatostanu. Jak jest wytworzony już kwiatostan, jak one zaczynają kwitnąć, wiążą się owoce, odstawiamy gnojówkę z pokrzywy i przechodzimy na gnojówkę z potasem, na gnojówkę z żywokostu, bądź gnojówkę ze skórek bananów, czy okładanie, nawet zakopywanie pod korzeń skórki z banana. Ona właśnie zaopatruje ładnie pomidory w potas, którego one już teraz tamte bardzo potrzebują. Moje zaraz też dostaną tego potasu. A tutaj ziele, no w ogórkach ziele, też piękne ogórki. Tutaj mam trzy krzaczki, już są takie. Jeszcze z tydzień i będziemy je szamać. Ale dzisiaj głównym królem, główną królową tego odcinka będzie pani papryka. Jej wysokość papryka, która jest w takich małych doniczkach. Ona już powinna iść do ziemi, ale mój siódmy zmysł coś mi podpowiada, że jeszcze się wstrzymaj, że jeszcze mogą przyjść przymrozki. Ten rok jest tak nieprzewidywalny, tak dziwny, że nie wiem, czuję w kościach, że to jeszcze może być nie ten czas na wysadzanie. I szkoda, doniczki już są za małe, ona już zaczyna się przebarwiać, listki zaczynają troszeczkę żółknąć, bo niestety korzenie się duszą. Ona tutaj jest dokarmiana, ma wszystkich składników pokarmowych dość, bo zobaczcie, jak pięknie zaczyna wiązać już pąki. Pąki są duże, dorodne, liście te wierzchołkowe też są piękne. Co za tym idzie, jest bardzo dobrze dokarmiona. Korona się ślicznie rozgałęzia już. Pięknie ta papryka się wyprowadza, ale korzenie, właśnie korzenie już się duszą. Tutaj, o, tu będzie ładnie widać. Patrzcie, tu wyłażą, tutaj już wyłażą. I teraz
Zobaczcie, jak system korzeniowy już jest owinięty, jaki on jest biedny, dusi się. Tu już idą pędy korzeni, które powinny iść w dół. No i co teraz robić? No, wysadzać do większych doniczek. Żona pracuje. A mąż siedzi. Właśnie przed... Mieszka tu. Właśnie przed chwilą... Bodyguard musi być. Ta bodyguard, ochrona prywatna. Przed chwilą powiedział, że cierpi na zespół nadwrażliwości i boli go, jak patrzy, jak ja pracuję. Ale mógłbyś pomóc. To ci pomogę, a ja ci nie pomogę. Wspieramy cię, patrzą. Mentalnie, tak. Wspieracie mnie mentalnie, wiecie co? Słuchaj, kupię siła. Wiecie co, ja mam gdzieś taką siłę w kupie, jak ja robię, a wy stoicie i patrzycie. Jak za komunizmu. Jeden robi, a dwóch stoi i patrzy. Nadzoruje. Dyrektor i... Dyrektor, wicedyrektor i pracownik. Tak. Dokładnie. Aha. Teraz ty jesteś dyrektorem, ja wice, tak? Tak. A ja pracownikiem. No tak padło, no ktoś musi. Sadzę tutaj tą paprykę do większych doniczek. Komary gryzą niemiłosiernie. Tak ją zostawić już nie mogę, bo ona się naprawdę dusi. Szkoda tej papryki. A jeszcze ją nie wysadzę przynajmniej 2 tygodnie. Taki plan jest, aby wysadzić ją dopiero końcem maja, bo pamiętam przymrozek 20 po 20 maja jakoś był przymrozek. Też mi pomidory pomarzły, a rekord to był, ale to już chyba ze 20 lat temu, 10 czerwca powysadzałam pomidory. Pracowałam do 10 wieczorem, ładnie, pod sznureczek, równiutko, a rano myślałam, że wiecie, na zawał umrę. Wszystko zmarzło, 10 czerwca był, ale to już bardzo, bardzo dawno, także no mówię, wstrzymam się jeszcze, powysadzam sobie je większe doniczki, a później no z tych donic wysadzę już na pole, a być może przesadzę do jeszcze większych i poukładam, poustawiam sobie je tutaj w ogrodzie. No tutaj to jeszcze zobaczę. Na pewno kilka posadzę w takie duże donice, żeby później sobie wnieść je bez przekopywania do szklarni, żeby one owocowały mi dłużej. No i teraz zasadnicze pytanie, bo jest bardzo dużo pytań od Was. Obrywać kwiat pierwszy czy nie? Zdecydowanie. I tutaj nie ma co się nawet szczypać. Chodźcie, zobaczcie bliżej. Pierwszy kwiat to jest ten, który wychodzi tutaj z korony. Oberwać go bezwzględnie. Z tego względu, tu są dwa, to obrywamy dwa. Widzicie? Jest jeden i jest pączek drugiego kwiatka. Obrywamy dwa. Dlatego, że papryka teraz ona już bardzo ładnie tutaj się ukształtowała i wszystkie składniki pokarmowe będzie transportować od korzenia w górę. I jak jest pierwszy, to pierwszy zabierze wszystko, a te będą jak od macochy, będą dostawały ostatki. I cała siła pójdzie w ten jeden kwiat. I efekt końcowy będzie taki, że będziemy mieli tą jedną paprykę. Będzie piękna, będzie naprawdę duża, dorodna. Ale te później po prostu opadną, nie będą się wiązać. I takie przypadki w tamtym roku już były, bo też ktoś później do mnie dzwonił, pisał: Pani Reniu, bo mam jedną paprykę, kwitną, kwiaty kwitną, ale papryki się nie wiążą. Trzeba obrywać właśnie te wszystkie pierwsze pąki. I tutaj, jak już ta korona zaczyna się tworzyć, oberwiemy te pierwsze pąki, tutaj są znowu dwa, bardzo dobrze jest dokarmiona, bo ma już na starcie bardzo dużo pąków. Obrywamy również liście. Ja liście obrywam i bardzo dużo ludzi również te liście obrywa po to, aby one też nie ciągły tutaj składników, bo ta sama historia, idą sobie składniki po szczebelkach do góry, zjada jeden listek, drugi, trzeci, czwarty, zjada pierwszy kwiat i ta papryka później niestety jest... Zmęczą się i nie dojdą. Tak, Edziu, masz rację. Zmęczą się i nie dojdą. Bodziu, kochany, jak to jest fajnie, jak żona przyznaje mężowi rację. Chociaż raz ci rację przyznałam.
już ci więcej nie przyznam. Także ciesz się, bo ta chwila jest wiekopomna. No właśnie, będę miał ją nagraną, także. O, masz uwiecznioną po wsze czasy, że przyznałam ci rację i triumfuj, bo to jest jedyny raz. Pierwszy i ostatni raz, więcej ci już nie przyznam. No co? Komary tak jęczą, że już nawet ci rację przyznam. Ty jesteś taka bezlitosna dla tej papryki, ale to tak trzeba? Tak trzeba. Okay. Tak trzeba. Ja zawsze obrywam liście z papryki i ona teraz tutaj bardzo ładnie będzie wytwarzała koronę. Papryka zawsze wytwarza trzy pędy, tak zwaną koronę. Tutaj akuratnie ma dwa. Ale później teraz tutaj ona sobie wytworzy, później znowu trzy, znowu trzy, znowu trzy. I będzie się robił krzak. Ale podstawą jest oberwanie pierwszego kwiatu. To jest konieczność. Mężu, jak już stoisz, to chociaż bądź tu produktywny. Nie stój tak bezczynnie. Proszę, przynieś mi papryczek jeszcze. Ta ja nawet klęczę przed tobą i proszę, przynieś mi papryczkę. Przynieś mi papryczki. Kochanie, kochanie, te same ruchy, tylko trzy razy szybciej. No i to jest właśnie wzorowy mąż, który raz, że się słucha żony, dwa, pomaga i nie protestuje jeszcze na dodatek. A co najważniejsze, jest zadowolony. Popatrzcie, jaki jest uśmiechnięty. Ojeju, zadowolenie to aż powala. No wszystkie mi poprzynoś. Pójdziesz, jak przyniesiesz paprykę. Wesoło mamy. Podchodzimy do pracy zawsze z humorem. To daje siłę. Praca jest wtedy przyjemniejsza. Człowiek jest jakiś taki naładowany pozytywną energią. Nie można do pracy iść ze smutkiem, z takim negatywnym nastawieniem, bo nawet te rośliny czerpią od nas tą taką złą energię i będą gorzej rosły. I to nie są zabobony, bo nawet zróbcie takie doświadczenie, ja robiłam wielokrotnie, no traktuj tą papryczkę troszeczkę z miłością, a nie tak buch. Edziu, z miłością? Tak. Nawet robiłam takie doświadczenia kilka lat temu, że miałam, tylko robiłam na pomidorach i na kwiatach. W jednym kącie stawiałam jedne, w drugim drugie. I tym pierwszym w ogóle nie poświęcałam czasu, tylko chlast, woda, chlast, powiedzmy tam składniki pokarmowe, tyle. A z drugimi się witałam, głaskałam, mówiłam do nich. Dosłownie po tygodniu już była różnica. Te drugie były takie dziarskie, takie krzepkie, jędrne, bujne, dorodne, pięknie kwitły, pięknie owocowały, a tamte marne. Twojego marudzenia to zwiędły, nie? Już idę, już. Nie skomentuję tego. Ale to cały nasz Edziu, no. No cały Edziu, no cały Edziu, no. Ty jakoś słuchasz mojego marudzenia i nie zwiędłeś. No. I koniec dyskusji. Ja o rękę. Ja całymi dniami na polu siedzę. Ale ja was kocham. My ciebie też kochamy. Ja nie mogę tego powiedzieć. Nie, ty tego nie możesz powiedzieć. To się jeszcze nagrywa? No tak. Nie widzieliście przed chwilką Agnieszki. Rzuciła kamerę i mówi, jasna cholera, komary mnie atakują. Ktoś mi poradził ubierać się na jasno, to wtedy komary nie będą szły. Ubrałam się na jasno, a one idą jeszcze w większej hurtowej ilości. Tak, żeby to było w prawdzie, to tak, jasna bluza, jasne spodnie. Trochę daleko. Pod koszulek masz czarny. Ale tu wiesz, bluzę mam zakrytą, no. Ojejku! Zobaczcie, wyrwał marchewkę. Pokaż, jaka już jest ta marchewka.
kawałek. Smaczna chociaż, a mnie to już nikt nie dał. Daj swój żonie ugryźć. Ty się nie ma czym dzielić. No jak to się nie ma czym dzielić? Podziel po równo. Dla mnie daj marchewkę sobie. Masz natkę. Dobra. Pierwsza własna marchewka w tym roku. No. Pyszna. Słodka. Flake 2. Przepyszna marchew. Dobra, idę do domu. To by ważny drażnik swoje metody. Idę podwozić do kuchni. Edziu już się z nami żegna. Idzie grzać wodę. Co by księżniczki miały się w czym wykąpać po pracy. Bo my dzisiaj to ciężko pracujemy. I poszedł mąż i kot. Ziemię pod paprykę daję próchniczną. Tutaj w tej skrzyni w tamtym roku robiłam sobie warstwowo. Kładłam warstwę kompostu, warstwę ziemi z pola, warstwę obornika przekompostowanego. I tak jak torta przekładałam sobie warstwami, podlewałam tutaj obficie, a na koniec wszystko na zimę zaściółkowałam tutaj. Bardzo dużo dżdżownic się tutaj sprowadziło i zobaczcie, czekaj papryczko kochana, zobaczcie jaka ta ziemia jest delikatna, jaka ona jest próchniczna. Jaką ma piękną strukturę, także tutaj papryka będzie już miała bardzo dobre podłoże. Ona ma dosyć duże wymagania pokarmowe. Odcinki z papryki jeszcze będą, jak będę je wysadzać na pole, z tym, że u mnie będzie to dosyć późno, bo no, boję się. Papryka jest ładna. Tutaj to jest ta, którą wysiewałam wcześniej, chyba w lutym, następną, nie, tą w styczniu wysiewałam, ale wysiewałam później drugą, miesiąc później, jest ona zdecydowanie mniejsza, tych mam chyba coś około 30 krzaczków, tam też mam ze 30 i dość, wystarczy mi, ta już mi pędzi w kwiat, muszę ją rozsadzać, tamta jeszcze zostanie w małych doniczkach, bo może spokojnie w nich być. Korzenie się nie duszą, ona nie żółknie, jest wigorna, a ta już, no widzicie, ona po prostu cierpiała, ona już wręcz krzyczała, przesadź mnie kobieto, przesadź. Więc przesadzam. Koniec na dzisiaj. Papryka rozsadzona i tutaj teraz w tym namiocie foliowym będzie stała. No i przynajmniej nie będę się bała o przymrozki. Nawet jeżeli będą głosić coś takiego silniejszego, to tutaj jeszcze zaciągnę sobie agrowłókninę i będzie ona bezpieczna. Za chwilkę jeszcze podleję ją wodą, a w dalszych dniach będę już tutaj wchodziła z nawożeniem. Odcinki oczywiście będą. Będę tutaj pokazywała, co będę stosować i jak dalej będę z tą papryką postępować, bo tutaj no na pewno będzie oprysk czosnkiem i też Wam poradzam, polecam czosnek, soda i drożdże naprzemiennie. Wszystko na bieżąco będę podawać. Jeżeli chodzi o proporcje, czosnek 3 ząbki, 3-4 ząbki na litr letniej wody zmiażdżyć i na noc do słoika rano opryskiwać. Jeżeli postoi dłużej, to będzie ta miksturka nabierała już takiej mocy i wtedy trzeba już rozrobić 1:1. Ale nie może stać, nie powinna stać więcej jak 24 godziny, bo ona będzie kisła. Teraz mamy temperatury już dosyć wysokie i to będzie wszystko kisło. Drożdże, kostka 100 gram na 10 litrów wody, a soda, płaska łyżeczka, naprawdę płaska na litr wody, oczywiście też letniej. Tą sodę się rozrabia, od razu opryskuje. Soda ma właściwości odkażające, bakteriobójcze i bardzo dobrze się sprawdza właśnie w ogrodnictwie, ale nie więcej, bo niestety też potrafi spalić. Jeżeli dacie za dużo, to się popali. Także tutaj ze sodą trzeba bardzo przestrzegać jednej płaskiej, naprawdę płaskiej łyżeczki i będzie działało. Ogórki
bardzo ładnie poszły w górę. Też jeszcze ich nie wysadzam. Ta sama sytuacja, ogórek jest bardzo wrażliwy. On potrafi przemarznąć nawet przy 4 stopniach. Tą sytuację miałam w tamtym roku. Później była kupa walki o ich odratowanie i wolę zdecydowanie tutaj poczekać. Są one bezpieczne. Pójdą na pole. Nie wiem kiedy. Jak przestanę czuć zagrożenie ze strony aury. A kiedy to będzie? Nie wiem. To tyle na dzisiaj, kochani. Życzę Wam takiej radości, takiego wspólnego spędzania czasu, angażowania rodziny, chociażby tylko tak mentalnie. Niech ten mąż czy żona przyjdzie, niech sobie siedzi, ale chociaż marudzeniem powkurza, to jest inaczej, jest inna motywacja, inny zapał do pracy. Wtedy się nabiera wigoru, nie trzeba motywacji w postaci kawy. Ciśnienie jest zrównoważone. Także tutaj no naprawdę angażujcie w to rodzinę, bo takie wspólne chwile, wspólna praca jest naprawdę bezcenna. No, to się docenia dopiero później, jak tak naprawdę te osoby gdzieś odejdą, braknie ich. Także szanujmy i dbajmy, póki mamy, póki możemy. I nawet to marudzenie przeżyjemy. Do następnego. Do następnego.